Jesteśmy dzisiaj na takim zestawie. Będziemy mówić na bata, ósemkę. Zdałem sobie stanowisko. I będziemy zaraz namęcać. Zarzucę sobie w odpowiednie miejsce. Będziemy za nią łowić. Będzie to zanęta ostatniego łowienia. Zostało mi jeszcze zanęta trapera karpiowa. Zanęta była zamrożona, więc dlatego jeszcze jest dokładnie nierozmrożona, zimna, ale damy sobie radę. Pszenicą. Niedużo. Troszkę jeszcze do wilża. Kule już pięknie wychodzą. Do zanęty dodamy jokersa. Tutaj ułożony mam. Dajmy go do zanęty i rozmieszujemy. Robimy kulę i zanęcamy. Kule w rozmiarach takich malutkich pomarańczy, można powiedzieć, mandarynek. Nie robię nigdy dużych kul. Na początek rzucimy 4 kule. Jeszcze jest strasznie ciepło, 25 stopni w cieniu. Ok, możemy zanęcać. Chyba sobie ręce wypukam. Liczymy tutaj na dużą płoć. Leszcza. Jeszcze zbieram rozwinę. A, też to wszystko sobie zrobię. Jeszcze
jeszcze raz zarzucę, bo już mi płynęła. Możemy zalecać. Ogólnie tutaj chcę zrobić taki podłoże. A ten kła jeszcze jedną zrobię. Nie będę od razu zaczynał mówić, ponieważ ryby jeszcze prawdopodobnie nie wyszły na łowisko. No na pewno nie wyszły. Odczekam jakieś około 15 minut i zacznę łowić. Teraz sobie usunę tutaj te krzaczki. Próbuję je usunąć zaraz. Nie pokazałem. Haczyk będę zakładał pinki. Haczyk 16 wygląda jak 20. Malutki. Tak mówiłem, pineczki. Dwie pineczki. Kopałem kilka drobnych rybek. Tam moje stanowisko, tam jest pławik. Jeden jakiś większy taki laszczyk. Ogólnie dzisiaj jest troszkę słabo. Lecz ryby biorą, kolega troszkę lepiej tam połowił. Ok, więc pokażę wam teraz, jak łowię. Tutaj są straszne. Ciężko siedzieć, jakieś sterupy już się nazywają. Siedzieć, jakieś sterupy.
dzisiaj powoli chyba będę się zbierał. Jeszcze około pół godzinki się zbiorę. Jest dzisiaj, nie jest za dobrze, ale słabo też nie jest. Słowiczek stoi. I tyle. Nie wiem, z pół godzinki będziemy zbierać siatce, jakieś płotki, krąpie, leszcze, chyba jeden jazgarzyk i kiełbik. Na razie tyle. Dzisiejszy połów. Trzymaj tą siatkę, Adam. Albo ktoś, bo wylecą mi. No. Daj tam jeden rybki. Dobra. Płocie ładne, ryby biorę do stawu. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do klikania lubię to na Facebooku, no i na